is broken. Your child is not the only thing that will come back. But they don't come back the same. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Radia SK. Dzisiaj wyjątkowy podcast, jesteśmy na majówce, jest ze mną Sebastian, czyli Burial z serwisu kingowiec.pl. Cześć! Cześć, witam wszystkich. Mówię nietypowy podcast, ponieważ w tym gronie rzadko nagrywamy w taki sposób. Dzisiaj nagrywamy na telefonie, więc jakość może być troszkę gorsza. Majówkę spędzamy tutaj w sumie czwarty raz i 3 lata temu na pierwszej majówce nagraliśmy w sumie nasz pierwszy podcast wspólny właśnie w taki nietypowy sposób. Na żywo. To był chyba też w ogóle twój pierwszy podcast. Tak, właśnie tam chodziło o serial Dallas 63. Dzisiaj nie będzie już może tak wesoło, bo będziemy opowiadać o książce dużo bardziej poważnej. Mianowicie o cmentarzu dla zwierzaków. Cmentarz zwierząt. Książka to cmentarz zwierząt, film to cmentarz dla zwierzaków. Nie. Nowe wydanie ma tytuł znów cmentarz dla zwierzaków, więc możemy używać tego tytułu. Ten podcast tak naprawdę miał polecieć już dawno jako przygotowanie do filmu. Nie wiem, kiedy on poleci, bo mam teraz w sumie w Radiu SK grafik rozplanowany. Możliwe, że wcisnę go jakoś wcześniej. Ty już film widziałeś, ja nie. Możliwe, że w momencie publikacji tego podcastu ja już też będę po filmie. W dwóch zdaniach. Dobrze jest, czy nie jest dobrze? Ja uważam, że jest dobrze. Jest recenzja na Kingowcu już filmu. Zachęcam do przeczytania i na pewno idźcie do kina i obejrzyjcie. Okej. Okay. To super, nie mogę się doczekać. Dzisiaj będziemy mówili o książce, którą obaj czytaliśmy kilka razy na różnych etapach swojego życia. Ja w sumie Cmentarz czytałem 3 razy, za pierwszym razem chyba jeszcze w liceum, potem gdzieś tam na studiach. Teraz powróciłem do niego pierwszy raz jako ojciec, zupełnie inne doznania z mojej strony. Ty też czytałeś na pewno wiele razy. Bo tak, to dokładnie tak jak mówisz, też właśnie kilka razy, tam pierwszy raz w latach 90. jeszcze właśnie jako nastolatek. I później tam na studiach, także to tak to mniej więcej też czasowo wychodzi, bo można powiedzieć, że raz na 10, raz na 10 lat, raz na 8 lat. Okej, okay. Obaj powróciliśmy przed filmem do książki, obaj zmierzyliśmy się z wersją audio, wydaną przez Audioteka i Pruszyński Media. Lektorem jest Krzysztof Plewakow-Szczerbiński. On nagrał bardzo dużo książek Kinga. W moim przypadku był to tak naprawdę pierwszy kontakt z całą książką. Wcześniej to tylko słuchałem fragmenty, nie słuchałem tych jego interpretacji. Bardzo dobra interpretacja moim zdaniem. Jest kilka rzeczy, do których bym się doczepił. Na przykład myli bardzo często wymowę imienia córki. Raz czyta Elin, raz Aileen. I to tak czasami jest, że w jednym zdaniu. Nie podobało mi się, jak udawał głos Gage'a na koniec, jak Gage tam mówił i on to odgrywał. Cały audiobook jest raczej bez jakichś tam interpretacji słownych, bez takich emocji, a na końcu nagle zaczyna tak dziwacznie. Ale to chyba wszystko, co bym... jakiś tam malutki minus, tak? Ogólnie bardzo dobrze, bardzo dobre tempo, super się tego słuchało. Znaczy, no to ty tutaj jesteś ekspertem od audiobooków, ja nie jestem fanem audiobooków. W tym przypadku się zdecydowałem na tą formę, dlatego że podszedłem do książki, chciałem zdążyć przed filmem, a miałem wyjazd trochę, przez kilka dni jeździłem pociągami w jedną i w drugą stronę i stwierdziłem, że audiobook się może lepiej sprawdzić. Ale tak, słuchało mi się tego całkiem przyjemnie i przesłuchałem od początku do końca wersję audio. Tak, początkowo planowałem, że w pewnym momencie przejdę na książkę, ale przesłuchałem do końca i było całkiem w porządku. Dobra. Myślę, że bardzo szybko przejdziemy do spoilerów. Nie będziemy się bawić tam w jakieś sekcje, bo to jednak książka ma swoje lata. To nie jest wielką tajemnicą, co się w niej dzieje, szczególnie jeśli widzieliście trailery filmu. Tak, jest jeden film, który też ma 20 lat, też większość z was pewnie miała z nim do czynienia, macie przynajmniej jakieś pojęcie, o co tam chodzi, więc tutaj chyba o spoilerach to nie musimy się tym przejmować. Fabuła polega na tym, że rodzina Creedów, czyli Louis, Rachel wraz z dwójką dzieci, małym Gage'em i trochę starszą Elin, wprowadzają się do nowego domu. Okazuje się, że dom znajduje się blisko drogi, po której jeżdżą ciężarówki i robi się
powiedzmy niebezpiecznie. Trzeba uważać na zwierzęta, trzeba uważać na dzieci. Poznają sąsiada, Juda Crandalla, który wprowadza ich w wiele tajników. Odkrywają, że za domem znajduje się droga, która prowadzi do tajemniczego cmentarza dla zwierzaków założonego przez dzieci, ponieważ bardzo dużo zwierząt ginęło na tej drodze. Później odkrywają, że za cmentarzem dla zwierząt znajduje się jakiś tajemniczy cmentarz mikmaków owiany jakąś tajemnicą. Natomiast sednem książki jest to, żeby uwypuklić śmierć, żeby pokazać ludzi rozmawiających o śmiertelności, o śmierci, żeby pokazać, jak rodzice wprowadzają dzieci w śmierć, jak ludzie radzą sobie ze śmiercią. Na początku znajduje się ten cytat, ja go teraz nie pamiętam. Pogrzeb jest tajemnicą, a śmierć sekretem, czy coś takiego. We wstępie właśnie mamy, że ta książka zresztą jest dedykowana ludziom, o których nie ma wielkich książek, ludziom, którzy pochowali wielkich ludzi, o których napisano wiele książek, ale im nikt nie poświęcił czasu. I to jest rzecz fantastyczna, ale też nie wzięło się to znikąd. Oczywiście, no po pierwsze strach rodzica przed śmiercią dziecka. King w tym momencie był rodzicem młodych dzieci, więc jak najbardziej to odczuwał, ale cała ta fabuła również nie wzięła się znikąd. Ty chyba tutaj bardziej możesz się wypowiedzieć na temat tego, skąd wzięła się ta droga, skąd wziął się ten cmentarz i kilka innych rzeczy w tej książce. Tak, to ogólnie wszystko, tak naprawdę wiele tych elementów, które są kanwą cmentarza zwierząt, wzięło się z życia Stephena Kinga. To było mniej więcej w 1978 roku, kiedy przyjął posadę na Uniwersytecie Maine, Uniwersytecie Stanu Maine, i przeprowadził się wraz ze swoją rodziną do miasteczka Orrington, gdzieś tam to jest chyba na przedmieściach Bangor, tam mieli właśnie taki mały domek, który właśnie był przy drodze numer 15, którą też właśnie bardzo często i niezwykle szybko jeździły samochody, ciężarówki. I to był taki, to jest ten jeden motyw, który znajduje się w książce. Druga sprawa to też, że w pobliżu tego domu rzeczywiście był taki cmentarz zwierząt i to też właśnie napisane krąży w internecie i w dokumencie o filmie, o którym mam nadzieję, że kiedyś jeszcze porozmawiamy. Tam jest właśnie fragment wywiadu właśnie z kobietą, teraz już dorosłą, która jako dziewczynka właśnie była jedną z twórczyń właśnie tego cmentarza i on to się nazywał Pets Cemetery i właśnie ona opowiada, jak to tam jeden kolega właśnie pomylił się na tym znaku, właśnie tak zapisał to z błędem i King to właśnie zapożyczył też z tego cmentarza i tam właśnie chowali swoich pupilów. Na cmentarzu tym też wylądował kot Kingów, kot Smaki, który należał do córki Stephena Kinga, Naomi. Został potrącony przez samochód. I jest też taka anegdota właśnie, że King w jednym z wywiadów opowiadał o tej sytuacji, to właśnie mówił, że w książce jest rozmowa pomiędzy Louisem Creedem i jego żoną Rachel, dyskutują na temat tego, czy powiedzieć córce, że kot nie żyje, czy jednak powiedzieć, że uciekł i że może kiedyś się znajdzie, i żona Louisa jest bardzo przeciwna w ogóle, bo ma skrzywienie na punkcie śmierci. W rzeczywistości to Steven nie chciał mówić swoim dzieciom o śmierci kota. Żona go, Tabitha go namówiła, że właśnie trzeba dzieci oswoić z tym konceptem. Powiedzieli córce, a córka tam powiedziała, że niech Bóg sobie znajdzie swojego kota. Ja chcę mojego kota, oddajcie mojego kota. Tak? To jest właśnie to przytaczam to tak dokładnie, dlatego że dokładnie te sceny są w książce. Jest jeszcze scena, kluczowa scena, gdzie Gage wpada pod ciężarówkę pędzącą. To właśnie Stephen King też opowiadał w jednym z wywiadów, jak w ostatniej chwili Owena, małego swojego syna, właśnie chwycił za ubranie i odciągnął tuż przed samą drogą, tak? Czyli to jest to, co śniło się Louisowi. Nie Louis miał ten się, Louis, Louis, tak, prawie, Louis chyba w ostatniej chwili przewrócił się, tak, i nie zdążył. On wyskoczył, chciał go złapać, ale mu się nie udało, tak? Miał nadzieję, że tym skokiem sobie... Także tutaj widać, że te wiele... Jest, jeszcze tam była mowa o śnie, że wtedy jak już zaczął, bo to było tak, że jak zobaczył ten cmentarz i tam pojawiły się te rzeczy, zaczął myśleć o tym temacie, to trwało kilka miesięcy i miał też koszmar, śnił mu się trup, który idzie drogą, że idzie powrócony w takim porwanym ubraniu i to jest właśnie fragment, który on zaadaptował jako ten powrót Timiego Batermana, którego tam jest historia, którą Judd Crandall opowiada taką historię ze swojej młodości. To są te rzeczy zebrane, tak wymieszane i skomponowane w tą książkę. To jest taki przykład
tych inspiracji, skąd bierzesz swoje pomysły, no, z tego, co jest naokoło. No, ogólnie trochę napompowane w książce, bo w książce, tak jak mówisz, Rachel miała skrzywienie przez śmierć siostry, przez jej chorobę i przez to, że rodzice ją zostawili samą akurat w ten wieczór, w który umarła siostra, i ona chciała w ogóle zapomnieć o tym temacie, zakopać go, nie istnieje temat śmierci, nie będziemy go poruszać. Natomiast Louis jest lekarzem, więc na co dzień obcuje ze śmiercią, więc chce jak najbardziej uświadamiać dzieci. I w całej książce mamy właśnie tak stopniowo pokazane uświadamianie, czy tam stopniowo pokazane różne procesy. Najpierw ginie pacjent, Wiktor Pascoe. To się oczywiście odbija echem w całym miasteczku Ludlow, więc i dzieci się o tym dowiadują. Potem gdzieś tam jest zagrożona choroba sąsiadki, ale wcześniej jeszcze ginie kot. No, o tym się akurat nie dowiaduje córka, ale jest poruszony ten temat, bo kot zostaje wysterylizowany. Jest poruszony ten temat, że kot może w każdej chwili umrzeć. Potem na pewnym etapie ginie sąsiadka. W pierwszym... Noż umiera. No, umiera. W pierwszym filmie to była Missy Dandridge, opiekunka, nie wprowadzono żony Juda. Tutaj jest żona Juda, ona umiera, więc mamy pierwsze uczestnictwo dzieci w pogrzebie człowieka, więc już... No właśnie, Ellie po raz pierwszy jest właśnie na pogrzebie, Rachel właśnie odgrywa tą swoją teatralną szopkę, typu, że nagle boli ją głowa i ona jak zwykle na pogrzeb nie może pójść, tak, no i to jest, bo tam w historii tam jest opowiedziane, że to się wcześniej też zdarzało przy innych okazjach właśnie tego typu. No a ostateczny punkt kulminacyjny tego wszystkiego to jest śmierć jednego z dzieci, więc to jest zderzenie wszystkich, bo to zarówno widzimy odczucia rodziców, odczucia córki po stracie brata, to już jest petarda, to już jest wtedy apogeum tego wszystkiego. No wcześniej mamy oczywiście wprowadzenie postaci, to wychodzi Kingowi doskonale, bo te postaci nie są krystaliczne. Ja na przykład mam taką zabawną, to, czy to jest zabawna sytuacja, to kwestia sporna, bo ja akurat mam jedno dziecko, syna, który niedługo skończy 2 lata, jest tak mniej więcej 1,5 roku, córkę, która jest pomiędzy 5 a 6, czyli dokładnie tak jak ma Louis Creed, jego dzieci, więc kurczę, odbierałem to strasznie mocno, czytając tę książkę. I do czego teraz ja chciałem zmierzyć? Aha, do tego, że ja się nie utożsamiałem z Louisem. Nie jestem takim ojcem jak on. Tutaj jest kilka razy, mamy zarówno kłótnie małżeńskie tutaj, niekoniecznie takie, które ja bym przeprowadził ze swoją żoną. Też jest na przykład tak podkreślane, że on pocałował córkę na dobranoc, bo akurat nikogo nie było, więc mógł sobie pozwolić na taką oznakę czułości. Wiesz, tutaj kilka razy jest tak powiedziane, że on jest takim mężczyzną, a mężczyzna nie może sobie pozwolić na takie oznaki czułości. Ja taki nie jestem. Ja mogę celebrować moją miłość do córki wszędzie. To samo z synem, gdy jest ta scena, gdy oni puszczają latawiec, to on też tam puszcza hamulce, bo są razem, bo są sami, bo nikogo nie ma wkoło. Inna sprawa, że to też ma mieć zupełnie inny wydźwięk ta scena, ale mimo wszystko to jest to, co King kiedyś potrafił robić doskonale, czyli te postaci naprawdę żyły i to budowanie emocji jak dla mnie jest genialne, bo okej, przez pół książki można powiedzieć, nic się nie dzieje. Mamy tam jakieś kroczki i sygnały rzucane, ale gdy w końcu się zadzieje, to działa z taką petardą. Dla mnie to była rewelacja. Jak wróciłem teraz po latach do Kinga z tego pierwszego okresu, gdzie ja zawsze mówiłem, że okej, ten pierwszy okres był fajny, ale ja wolę ten nowy okres. No to teraz, jak sobie przypomniałem, jaki był ten pierwszy okres pisarstwa Kinga, to wow, czapki z głów. Nie? Tak, ja też właśnie uważam, że tutaj postacie są mistrzowsko wprowadzone i poprowadzone. W ogóle w książce ta całe tam od początku do tych wydarzeń kluczowych, które się dzieją już takim mocnym, szybkim tempem, to jest kilka miesięcy i tam widać, oni przeprowadzają się, Louis zaczyna pracę, córka idzie do szkoły, później są jakieś święta Halloween, bardzo się zaznajamiają z Krandalami, praktycznie są, tam jest, że Louis traktuje Judda Krandala jak swojego ojca, tak? No, nigdy nie przypuszczał, że będzie, że ktoś zastąpi mu ojca, że tak się stanie. I tu widać tą chemię, tak? Oni praktycznie cały czas chodzą do siebie nawzajem na piwo, pogadać na werandę, nie ma, jest takiego i ja uważam tutaj, ty powiedziałeś, że coś takiego, że on, że Louis celebruje rodzinę tylko wtedy, kiedy jest samotnie, ale ta rodzina jednak jest budowana. Ja tam widzę właśnie... Tak, ja to powiedziałem jako element. Że to nie jest, bo to jest szczęśliwa rodzina. Są trudne, są trudne sytuacje, ale to na przestrzeni kilku miesięcy takie sytuacje się oczywiście mi chodziło zdarzają. To nie było podkreślenie negatywne, tak, że on ich nie kocha czy coś, tylko że jest zupełnie inny niż ja, że ja się z nim nie utożsamiałem, tak, a mimo wszystko jako rodzic, no bo ta książka jest bardzo mocno... Kurczę... Ona jest napisana z perspektywy Louisa, bardzo. No. Dlatego, że on podejmuje te pewne kluczowe
wybory do tego, żeby zawalczyć z tym losem, tak? No bo to jest jakieś tam przeznaczenie, które go spotyka, a on dzięki Jadowi zna rozwiązanie. Mhm. I tu jest ten jego taki dylemat, czy, bo on zna historię, jak już podejmuje decyzję, wie, jak się zachowuje kot. Jad opowiada mu właśnie tą historię o Timmy Bettermanie. On wie, co się może stać, ale on sobie zimno kalkuluje. Liczy te dni, ile minęło od śmierci, żeby ożywić, że to może tak się nie będzie działo. Ma wszystko elegancko, zimno zaplanowane i to, co ty zauważysz, to ja uważam, to było dlatego, że by pokazać, że on to planuje, bo on chce tak... On pewne rzeczy robił sam, tak? Żona była, no ona zajmowała się dziećmi w domu, troszeczkę rozkapryszona, bo tutaj to śmierci nie powiedzmy, a on jednak, ja tutaj widzę, że on jednak tam dosyć sporo z tymi dziećmi robił i wokół rodziny. I tutaj ta walka z losem, z tym przeznaczeniem, ta, właśnie jeszcze dokończę, bo jest taka, są przedstawieni jako szczęśliwa rodzina, mają te swoje takie tam jakieś rytuały. I w pewnym momencie wkrada się tam coś, co zaczyna ciągnąć ich w dół i ta rodzina się rozpada, tak? No bo jakbyśmy sobie porównali tą scenę, kiedy właśnie powiedziałeś, że ginie Wiktor Pasko i Louis wraca do domu i żona go wita, tam szykuje mu kąpiel, robi mu dobrze i tak dalej, próbuje go rozluźnić i ratować. No to jest takie... No fajne, jest to takie, widać, że oni się rozumieją, że się kochają, tak? A później, jak z biegiem wydarzeń, jak już zaczynają się wydarzenia coraz bardziej dramatyczne, to on zaczyna jawnie tą żonę pomijać, kłamać, tak? Ona się go pyta kilka razy, co się dzieje, co chcesz zrobić, co planujesz, a on za każdym razem mówi, wymyśla jakieś tam różne wymówki podaje. Tak jest. No i właśnie, dochodzimy do tego punktu przełomu w książce, gdy King zbudował nam ładnie, nas podprowadził do pewnego elementu, potem stosuje ten swój chwyt, który jest taki charakterystyczny dla niego, czyli pokazuje nam najszczęśliwszy dzień danego okresu życia. W tym przypadku to jest scena, gdy Louis puszcza z synkiem latawiec. Jest tu bardzo mocno podkreślone, jak oni są szczęśliwi. A na sam koniec serwuje to swoje zdanie, które ma nas strzelić w twarz. Czyli nie zdawał sobie sprawy, że synowi zostały 3 miesiące życia. Czy znaczy, że to ich ostatni najszczęśliwszy dzień. No coś w tym stylu jest, nie? Tak? To niektórzy tego nie lubią. Ja to lubię, jak jest dobrze zrobione. W tym przypadku jest to genialnie zrobione. Pamiętam, jak pierwszy raz to czytałem, to po prostu zbierałem szczękę z podłogi w tym momencie. Ale to za każdym razem na mnie działa. Nawet jak wiem, że to tutaj będzie, czytam kolejny raz, to działa, bo to zostało też świetnie zrobione, bo on nas później już nie podprowadza. W momencie, gdy serwuje nam to zdanie, to nie jest spoiler, że potem czytamy następne 50 stron, aż dojdzie do śmierci, tylko mamy koniec części tam, nie wiem, chyba drugiej, przechodzimy do części trzeciej i od razu już jesteśmy wrzuceni, nie wiem, przygotowania do pogrzebu. Ten czas tak, później mamy przygotowania do pogrzebu. Coś podobnego było, nie wiem, czy czytałeś książkę Hex. Ten horror. Tak. Tam też było tak podobne, no tam nie były takie emocje, bo to było na innych strunach grali, co innego chcieli osiągnąć tym zagraniem, ale też podobne zagranie było, że nagle przeskakujesz do pogrzebu i gdzieś tam we wspomnieniach, w rozmowach, we fragmentach otrzymujesz to, jak doszło do tej śmierci. No i zmierzam do tego, że to w zasadzie nie jest spoiler, nie? Informuję cię o tym, ty leżysz na glebie, bo dostajesz kopa w tym momencie, a za chwilę dostajesz tyle razy zostajesz skopany, że z tej gleby nie możesz wstać. Bo dla mnie ta część, no to przyznam, że to była masakra. Ja wiem, że... ja nie lubię mówić, że na przykład ty nie masz dzieci, to nie zrozumiesz tej książki. Chociaż teraz już wiem, że nie zrozumiesz jej, ale no nie zrozumiesz tak. No, nie zrozumiesz w całości. Odbierzesz ją zupełnie inaczej. To nie znaczy, że nie zrozumiesz. To też jest siła tej książki. Że czytając ją w innym okresie odbierzesz ją inaczej, a potem możesz do niej wrócić w ogóle nawet sobie nie zdając sprawy, jak ona cię potyra. Bo nie wiem, jak ty ją odebrałeś, ale ja byłem Jezus Maria, głowa mi bolała, byłem zmęczony. Ja tam się prawie trzęsłem, jak słuchałem tych kilku godzin, bo to jest rozciągnięte kilka godzin na pogrzebie i tam dostajemy sceny, gdy ludzie przychodzą, co do niego mówią, to wszystko z jego punktu widzenia, nie? I jak oni go próbują pocieszać, i jak oni próbują mu coś powiedzieć, jak zachowuje się jego córka, to po prostu dla mnie to była
tak wielka petarda emocjonalna, jak sobie wyobrażałem w tym momencie moją córkę, wiesz, ze zdjęciem mojego syna, to ja nie mogłem tego wytrzymać. Potem jeszcze mamy te zupełnie silne sceny, gdy teściowie zaczynają się z nim bić na pogrzebie i kłócić i mu wyżygiwać, gdy on pęka. To jest zrobione, no to jest złe słowo rewelacyjnie, bo to jest, kurde, dla mnie przerażająca, ciągnąca się w nieskończoność, ciągnący się w nieskończoność festiwal naprawdę nieprzyjemnych rzeczy, ale czapki z głów, bo jest to... Znaczy, ja wiem, że wiesz, King też był rodzicem. Każdy rodzic ma gdzieś tam z tyłu głowy ten strach, nie? Strach przed śmiercią dziecka. Więc teoretycznie poszedł po linii dość prostej. To nie było coś, co on musiał stworzyć, wymyślić, czego nie zna, bo każdy z nas to zna, ale musiał się zmierzyć z tym jakoś na papierze, to domyślam się, że dla niego wcale też nie było łatwe pisanie takich rzeczy. Na papierze, rzeczy. No to nie wiem, no to tak naprawdę w Cujo też dziecko dociera ze śmiercią dziecka. Scena na cmentarzu w miasteczku Salem, kiedy tam ten przyjaciel Marka Petri jest chowany, tam też jest bardzo emocjonalna. Oczywiście nie ma tej całej takiej otoczki, nie jest napisana w ten sposób, tak? No bo to nie jest pogrzeb głównego bohatera tam, ale to też jest bardzo emocjonalna scena, gdzie tam ten rodzic się rzuca Teraz... A tutaj to wszystko jest... Nie, ja jak najbardziej, to jest ten, ta część, o której właśnie mówisz, zaczynając od tego pogrzebu, to jest naprawdę... taki no, tajfun emocji, tak? To są naprawdę emocje, szarpią i... Czyli też tak to odebrałeś. Też, tak. No bo ja słuchając tej książki, już sobie w głowie wiele rzeczy, miałem 1000 przemyśleń. Ja w sumie nie chciałem z nikim nagrywać tego podcastu. Ja tę książkę przesłuchałem jakoś kilka miesięcy temu, bo nie chciałem jej słuchać na świeżo przed filmem. Stwierdziłem, że przesłucham, niech opadnie i żebym do filmu podszedł na świeżo. I ja ten podcast chciałem nagrać sam, bo byłem przekonany, że to będzie mega, mega taki prywatny, emocjonalny podcast. No bo ja jedno z dzieci swoich pochowałem, więc te odczucia miałem zdwojone, powiedzmy, w momencie, gdy czytałem o pogrzebie. To wiesz, te myśli, które tam, to była zupełnie inna sytuacja, bo moje dziecko żyło nieco ponad dzień. Tutaj mamy dzieciaka, który żyje 1,5 roku. I myślałem, że to wiesz, że to moje prywatne takie odczucia i nie chciałem z nikim nagrywać, tylko że to trochę opadło, osiadło, więc stwierdziłem, że spoko. Możemy nagrać dyskusję, już wiedziałem, że ten podcast taki, nawet bardzo dobrze, że taki prywatny nie powstał, bo nie chciałbym go nagrywać, no ale... Ale myślałem, że to ja tak miałem zdwojone, a mówisz, że ty też, czyli książka naprawdę działa. Tak, no tutaj przyznam, że robiłem tak sobie analizę właśnie, jak odbierałem, na co zwracałem uwagę na przestrzeń właśnie tych kolejnych lektur. To dla mnie, jak czytałem jako to tam nastolatek, to była taka książka, no można powiedzieć, o zombie, tak? No. Moim ulubionym fragmentem z tego, że znalazłem tak ze starej strony, jak prowadziłem, to właśnie pisałem, to właśnie było to, że była ta historka o Timmy Bettermanie, to był mój ulubiony fragment. Później pamiętam, że największe wrażenie robiła na mnie właśnie ta historia Zeldy i tej długotrwałej, bolesnej choroby i tego, jak rodzina się męczy właśnie mając taki ciężar. To bo tutaj chodziło też zrozumienie, no ci rodzice zostawili córkę, no ale oni też potrzebowali złapać ten oddech, tak? To oni się opiekowali tą córką, trzymali ją w domu, nie oddali jej do jakiegoś tam przytułku. I teraz właśnie słuchałem właśnie tego jako już ojciec dziecka, to zmienia całkowicie, tak? Także tutaj to jest przykład takiej książki, że rzeczywiście ona może się podobać ludziom na różnych etapach swojego życia, ale mogą odebrać ją troszeczkę inaczej. Ta śmierć, śmierć ogólnie jest kluczowa, bo ona w każdym tym etapie odgrywa ważną rolę. Czy to jest to ten powrót Timmy'ego Bettermana, gdzie jest śmierć i powrót, choroba, która kończy się śmiercią i tutaj już ten śmierć dziecka i ta tragedia, to jest śmierć, ale ja cały czas uważam, że to jest ogólnie pokazana walka z losem, z fatą i z tym, że jakichkolwiek byśmy sztuczek nie zastosowali i czegokolwiek byśmy nie zrobili, to z przeznaczeniem się nie wygra, tak? Bo no, czasami martwe jest lepsze, oni nie wracają tacy sami, tak? No to tak wygląda, tam padają te słowa bardzo wyraźnie i to jest taka zagadka. Jeszcze są te nawiązania do tych innych utworów. Tam jest cytowana Małpia Łapka. Tak, czyli to takie klasyczne z początku XX wieku chyba, to jest chyba jakieś opowiadanie, może nowela, ale chyba opowiadanie, które też opowiada o taka zasada trzech życzeń i
przywrócić kogoś do życia, ale to nigdy się nie udaje, bo los zawsze znajdzie tak, żeby naprostować, żeby wrócić na właściwą, na właściwy szlak, bo tak miało być po prostu. I to tutaj i tak też tam ten os, Czarnoksiężnik z Krainy Os, tam też to ma tą swoją, to jest taka ta odwieczna tajemnica, że z tym się nie da walczyć po prostu. Tak jest. No i to, co mówisz. Później mamy sytuację, gdy on podejmuje te ciężkie decyzje, co ma zrobić. On tam przetwarza różne scenariusze w głowie. Tak, ale on już ma, to już jest emocjonalny wrak. On już jest taki moment, że on się zastanawia, a może jednak odpuścić, zająć się to, co mu tam ktoś z roboty, ktoś z pracy, jeden z lekarzy chyba sugerował, że masz jeszcze jedno dziecko, skup się na tym, nie? Możecie budować. Jest taki moment, że on o tym myśli, ale mimo wszystko idzie. Tak, ja wiem, że to jest tak, emocjonalne. No bo tak mówisz, ja bym jakby tam postawiłbym się w jego sytuacji. On ma szansę spróbować. No. I on mówi, to ja spróbuję to zrobić, a w razie by nie wrócił taki, to naszykował sobie tą strzykawkę z tym środkiem usypiającym, że on powróci i nikt się o tym nie dowie. On u niego to zostanie w głowie dość potężnie. Nie, u niego jak to się okazuje, osiwiał, zwariował. On też chce to zrobić dla swojej rodziny też, tak? Bo on też chce, on planuje, że jeśli by się udało, no to wiadomo, że nie mogą tutaj zostać, bo wszyscy wiedzą, że dziecko zginęło, więc on cichaczem zadzwoni do Rachel i spotkają się gdzieś tam na Florydzie, uciekną i będą mieszkali z tym dzieckiem. No ja wiem, on ale ma wszystko. Chodzi o to, że jakby nie wyszło, weź sobie teraz wyobraź, postaw się w tej sytuacji, ożywiasz swojego syna, tak, on wiem, wraca, no ty wiesz, że jest coś nie tak, widzisz, że to jest potwór i musisz go zabić, ale jednak patrząc na niego widzisz swojego syna i zabijasz swojego syna jeszcze raz, nie? Więc to jest ciężar, którego, ale on chciał podjąć, którego byś nigdy nie udźwignął już potem, to by cię złamało gdzieś tam, połamało by cię w tylu miejscach, więc z drugiej strony można się pogodzić i spróbować odbudować to życie, które jest, nie? Ale to też by zostało z tobą zawsze, że kurczę, mogłem spróbować. No. Może byłoby inaczej, bo to małżeństwo, jakoś by sobie poradzili, ale gdzieś w tle głowy by miał, że... Śmierć takiego dziecka raczej rozwali małżeństwo. Prędzej czy później to raczej się skończy. Statystyki raczej pokazują, że to się chyba kończy źle. No, tylko że tam nadal, dobra, już pomijając ten temat złamania, nadal jest masa fantastycznych scen, które tak jak mówisz, jako dzieciak odbierałem zupełnie inaczej, a teraz na przykład moment, gdy on wykopuje syna z grobu, otwiera klapę i myśli, on nie ma głowy, a za chwilę patrzy, nie, to jest mech na jego twarzy i zaczyna go ścierać, no to jest przecież taka petarda, za dzieciaka bym się tym jarał zupełnie inaczej, nie, że zombie, gnijące zwłoki, a teraz zupełnie inne podejście do tematu, nie? Tak, no właśnie ta scena, kiedy on właśnie wykopuje, podnosi to wieko trumny i wyjmuje, nie mogę, te zwłoki dziecka i przytula, i to jest, no naprawdę, to... To jest potężne. I potem mamy tak... Tak, bo tutaj trzeba, ja bym chciał zwrócić uwagę, bo tu bardzo dokładnie jest właśnie opisane te czynności, które Louis podejmuje, ten jego plan, on sobie to najpierw zaplanował, później wykonuje, to właśnie ta wyprawa na cmentarz, wykopanie, wszystko jest bardzo dokładnie opisane, to się rzadko zdarza. Później King, jak pisał scenariusz do pierwszego filmu, to jest całkowicie pominięte, tam to jest przez skok, przez płot, wykopanie i tego, a tutaj to jest taka celebracja tego planu, też wprowadza pewien nastrój. Dlatego, że sam finał jest już bardzo szybki, tak? To... Ogólnie tam już ostatecznie nikt na drodze nie staje, bo działa ta siła, która jemu pomaga, a innych jakoś blokuje. Także on tak naprawdę walczy tylko ze sobą podczas tego, a przeszkód innych w zasadzie nie ma. No właśnie, bo tutaj tego troszeczkę nie powiedzieliśmy, bo w międzyczasie, w toku tych wszystkich opowieści, spotkań z Judem Crandallem, już po pogrzebie Judd Crandall przyszedł do Louisa i opowiedział mu tą właśnie historię, bo on go próbował ostrzec, żeby podejrzewał, przecież to było oczywiste, że on może czegoś takiego spróbować. I on powiedział, że nawet miał chyba wyrzuty sumienia, tam było, że być może to ja zabiłem twojego syna, bo zaprowadziłem cię na ten cmentarz Mikmaków, tam tak, i to miejsce objęło ciebie swoim wpływem i to wpłynęło na twoją rodzinę i być może przez to, tak? On wierzy właśnie w to, że... No i tam działa ogólnie bo było powiedziane, że kierowca, który przejechał Gage'a, nigdy nie przekroczył prędkości, a gdy wjechał do Ludlow, to coś mu kazało nacisnąć pedał gazu. Tak? I to też właśnie jest takie, że... dlatego ja mówię, że to jest takie zestawienie taką z siłą, walka z siłą natury i ta siła natury... chcę wracać na ten swój tor, który idzie. A oprócz tego działają te siły nadprzyrodzone, które...
sprawiałem, że Jude zasnął. Tak. Sprawiałem, że wszystkie tam samoloty tak. się nie pasuje trasa, Rachel, tak, żeby powrócić. Jedynie po swojej stronie mają Pascala, który był w chwili śmierci blisko Luisa i jego dusza związała się z nim po to, żeby go ostrzegać. Na początku ostrzega Luisa, ale Luis zrywa tę więź i on przechodzi na Ellen i Rachel i zaczyna im w jakiś sposób pomagać. To jest jedyna siła, która pomaga im. Natomiast sama motyw zombie to jest tak naprawdę ostatnia godzina audiobooka. Znaczy zombie, no motyw taki powrotu z zagrobu i tych śmierci już takich... To nie jest zombie, bo to jest takie opętanie, ja bym powiedział, tak? Objęcie ciała przez właśnie tą siłę, która rządzi tym cmentarzem, tak? To jest ten bagno małego boga, czy jakoś tam się nazywa, to Wendigo indiańskie. No tam się pojawia zresztą Wendigo, nie? Tak, nie widzimy go, ale wiemy, że jakiś gigantyczny potwór przechodzi, łamie drzewa w momencie, gdy on idzie z Gage'em na cmentarz. No ale tam na koniec mamy te śmierci, ginie Rachel, ginie Jude, giną różne postaci. To jest tak naprawdę końcówka książki. Natomiast we wspomnieniach cmentarz traktuje się jednak jako horror, jako coś, co ma bardzo dużo w sobie horroru. I teraz po przeczytaniu tej książki jeszcze raz, ja uważam, że to jest doskonale zbalansowane, bo jednak większość książki to jest dramat obyczajowy i budowanie relacji pomiędzy postaciami, ale ten horror przez całą książkę jest cały czas pod powierzchnią bardzo widoczny, bo to są zarówno te wszystkie opowieści o różnych śmierciach, ta cała tajemnica wokół cmentarza, to cały czas przebija. To nas tam w trakcie książki w ogóle chyba nie opuszcza, a na końcu obie te drogi, obyczajowa, dramatyczna i horrorowa, się ze sobą zazębiają i eskalują. I to jest rewelacyjnie napisane przez Kinga. To jest faktycznie książka, którą można traktować jako rewelacyjny horror, albo książka, którą można traktować jako rewelacyjny dramat rodzica. Tak, tak. No tutaj ja bym jednak powstawał, że to jednak jest horror, bo no ten finish, jakbyś powiedział, że to jest książka dramatyczna, no to jak że to jest dramat czy coś tego i ktoś by doszedł już do tego, no mówi, kurwa, co ty mi dałeś, tak? No bo to jednak... No ale to nadal jest, wiesz, to jest ten fakt, że już, ale fakt, że już tutaj Luis jest złamany już całkowicie, on jest siwy, szalony, on idzie z tą Rachel, bo teraz może ją ożywi, bo minęło mniej czasu, więc może jednak. W ogóle na przykład nie myśli się o tym, to jest też dla mnie fantastyczny motyw, co się stanie z Ellen. On już nie myśli o córce, a przecież córka zostanie sama i będzie przez resztę życia w zasadzie teraz mógłby King napisać coś w rodzaju Doktora Sen o dorosłej Ellen, która jest narkomanką. Czy to będziemy rozmawiali o filmie, może tym starym, bo to jest pomysł właśnie reżyserki Mary Lambert. Ona właśnie miała pomysł na sequel cmentarza właśnie, że miała być bohaterką, miała być Ellie. Ale no nie dostała aprobaty właśnie studia i nakręcili to, co tam nakręcili, tą drugą część. Okej, okay. Czy coś jeszcze mamy? Nie, wydaje mi się, że możemy tutaj, no myślę, że mam nadzieję, że te nasze słowa was jak najbardziej zachęciły, bo to jest właśnie, dla mnie to jest jedna, nie wiem, wczoraj tutaj jesteśmy na zjeździe, rozmawialiśmy też o książkach, mamy kilku nowych zjazdowiczów, którzy dopytywali się, jakie tam są nasze top 5, top 10 książek i to właśnie ja uważam, że cmentarz obok tych takich szlagierowych typu właśnie to Bastion, to cmentarz jest naprawdę jedną z tych najlepszych książek, które właśnie, jeżeli mówimy o horrorze, tak? Jeżeli mówimy o horrorze, ja jestem fanem tego Kinga, który pisze horrory, tak? Lubię te jego książki obyczajowe, dramaty, ale to jednak zacząłem go czytać właśnie od horrorów, tak? To te wszystkie obyczajówki to wychodziły u nas zupełnie później. To było to, co mnie zauroczyło i to jest ten jeden z najlepszych przykładów. To była chyba trzecia albo czwarta książka jego, którą czytałem. I możecie teraz powiedzieć, no dobra, ale już nam i tak wszystko powiedzieliście, bo załóżmy, że ktoś nie czytał i przesuwał ten podcast. Po pierwsze ostrzegaliśmy, po drugie, to co, że wiecie? No dobra, wiecie, że umrze postać i że będą mega emocje, ale jeszcze tych emocji nie przeżyliście. Czytając tę książkę, nawet mając tę wiedzę, którą dysponujecie, przeżyjecie mega emocje i no ja nie wiem, czy to jest... Czy przeżyjecie czy to nie będą niż my, tak? To nie będą pozytywne emocje, więc nie cieszcie się, bo to będzie no, droga ciężka, droga przez mękę i trochę wam się oberwie, czytając tę książkę, ale no ja uważam w tej chwili też, że to jest ścisła czołówka książek Kinga. Naprawdę rewelacyjna rzecz i jeszcze raz to podkreślę, fantastyczna rzecz, że wiesz,
przy innych książkach chyba tak nie ma. Jak czytasz Miasteczko Salem, no to nieważne, czy czytasz to mając 17 lat, czy mając 40, raczej odbierasz podobnie. No może doświadczenie twoje w horrorze trochę zmieni twój odbiór. A to jest książka, którą naprawdę czytając na różnych etapach tak, bo życia... Tak, tutaj te emocje zostają, gdzieś w tle są te emocje i one zostają w głowie. Ja jak teraz tak właśnie podchodziłem właśnie do filmu, pisałem jakąś tam recenzję, to też właśnie ta scena odkopywania, podnoszenia, bo powiedziałem, przytulania ciała dziecka, to naprawdę zimne, no. Zimny pot oblewa mi plecy, tak? No. O tym sobie pomyślę. Okej, okay, dobra. Nie ma co się już teraz rozwadniać, przekazaliśmy wszystko, co chcieliśmy. Świetna książka, bardzo polecam, jeśli nie czytaliście, jeśli czytaliście dawno temu, również polecam, chociaż zdaję sobie sprawę, że na przykład tak jak Sik powiedział, że on do tej książki już nigdy nie wróci, bo posłuchał mojego podcastu i przypomniał sobie, dlaczego źle się czuł, czytając za pierwszym razem i nie chce tego przeżywać drugi raz. Ja to rozumiem. Dokładnie. Można nie chcieć, ja to rozumiem. Tak czy inaczej, to wiesz, to też świadczy o wielkości książki. Gdy ktoś, kto przeczytał, kiedyś pamięta, że się źle czuje, tak jest okropna, że już nigdy do niej nie wrócę. Jest tak okropna, że, ale nie tak okropna w sensie zła, tylko no, tak zdaje sobie człowiek sprawę, że tak go potyra, że już nigdy do niej nie wróci. To świadczy o wielkości tej książki i to jest faktycznie jedna z najlepszych książek Kinga i myślę, że tym tak, możemy... Jeszcze dodamy, tak, w księgarniach macie wydanie w twardej okładce, jeśli lubicie. Pruszyński jest właśnie z filmową okładką, z filmowym tytułem. No i film w kinach od 3 maja, nie wiem kiedy się podcast pokaże. No, już od 3 maja można już oglądać. Tak jest. I to wydanie moim zdaniem jest bardzo ładne. Chociaż filmowa okładka, większość ludzi nie przepada za filmowymi okładkami, to ten plakat się fajnie komponuje. Tak naprawdę za jakiś czas, jak się zapomni o filmie, to może można nawet nie załapać, że to jest filmowa okładka, bo to jest dobrze wkomponowane. Dobra. Dzięki za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. I do usłyszenia w przyszłości. Myślę, że wrócimy niedługo jeszcze do cmentarza, bo ten dokument chyba omówimy, no i na pewno omówimy sobie premierowy film. Dobrze, to dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.